Dzień dobry, witam. E, podsumowanie listopada 2020. E, mamy dla poszczególnych grup: dla grupy pierwszej 11 miesiąc, dla grupy drugiej 8, i dla trzeciej drugi miesiąc opasu u nas na gospodarstwie. E, na wstępie, jeżeli będzie słychać jakiś szum wiatru, to bardzo przepraszam, ale za oknem jest taka wichura. Jeszcze drzewa przy samym oknie, więc może być słychać. E, czy coś jeszcze chciałem na wstępie powiedzieć? W grupie pierwszej troszeczkę nam się pozmienia, bo niestety nasz Szymuś zdech. Jak wiadomo, więc z pięciu byczków zrobią się cztery. Jeżeli koszty wygenerowane przez pięć byczków do tej pory podzielimy teraz na cztery, no to to znacznie wzrośnie wszystko, więc ta opłacalność spadnie. I nie wiem, czy coś na tej grupie się zarobi, ale no zobaczymy. Takie przypadki, wypadki też się zdarzają. Jeżeli chodzi o naszą zabawę, grę, to oczywiście rozwiązanie rundy pierwszej na końcu filmu i pytanie numer dwa również na końcu filmu. Dobrze, tak więc zobaczmy, jak wyglądają do tej pory nasze byczki. A więc skoro widzieliśmy już jak one wyglądają, to przejdźmy do cyferek. Listopad 2020, koszty liczone według cen rynkowych. Koszty związane z hodowlą. Tutaj, jak mówiłem, w grupie pierwszej mamy teraz 4 sztuki, grupa druga i trzecia 6 sztuk. Weterynarz i leki. W trzeciej grupie wyszło 180 zł kosztu całkowitego, z tego względu, że zużyłem jeszcze jedno wiadereczko Pektopro. Oraz początkiem listopada te cielaki były szczepione na grzybice, stąd też taki koszt, a nie inny. W pozostałych dwóch grupach, jak widać, nic. Zużycie prądu troszeczkę teraz już wzrasta, bo mamy zimę, robi się ciemniej, więc to światło jest trochę dłużej używane w tej oborze. Więc w grupie pierwszej trochę to wzrosło, w grupie drugiej bez światła, ale za to śrutownik chodzi, więc tego prądu trochę jest. No i w grupie trzeciej ten podgrzewacz na wodę żra tego prądu codziennie, więc wyszło tyle, ile wyszło. Paliwo około 5 zł na sztukę w pierwszej i drugiej grupie liczę, więc 20 i 30 zł. Natomiast w grupie trzeciej tam praktycznie bezobsługowo na razie, więc takie 10 zł rzuciłem żeby było, przejdźmy do kosztów karmienia mleko OptiMil, grupa pierwsza, druga oczywiście nie piję, w grupie trzeciej zużyłem worek w listopadzie, czyli 180 zł za worek Supramil, 60 kg w grupie trzeciej czyli dwa worki po 25 kg no i zacząłem ten trzeci worek tego kakała ale już nie robiłem kolejnej tabelki kolejnej linijki w tabelce wiersza na Fetrank specjalnie tylko wliczyłem już to mleko do Supramila, żeby było z głowy. Tam nie ma dużej różnicy, tak więc bez przerabiania, bo i tak miałem kupić Supramila i tak, ale że nie mieli, to kupiłem to co kupiłem. Tak więc 60 kg wyszło tego i koszt 396 zł. Musli w trzeciej grupie poszedł jeden worek, czyli 6 dyszek. CJ poszło dosyć sporo, bo 195 kg i 5 kg zostało mi na grudzień, więc one początkiem grudnia to zjadły. To już ten, tą końcówkę worka wliczymy w grudzień i wyszło 390 zł za tą CJ. -kę. No trochę sporo, wiem że można zrobić to taniej, oszczędzając trochę tej CJ albo mając swój gniotownik jakieś ziarno kukurydzy czy coś innego jeszcze. No, my niestety gniotownika nie mamy, więc tutaj kupowałem gotową paszę dla cieląt i, i tyle mnie to wyniosło. Woda w grupie pierwszej około 2400 litrów, w grupie drugiej 1800 litrów, no bo tam faktycznie, fizycznie, realnie widzę, ile tego schodzi, bo dolewam im do tego zlewu, więc, więc widzę, jak to wygląda. No, i grupa trzecia, biorąc pod uwagę, że około 60 litrów na sztukę zużywa się w ciągu dnia, to wychodzi 1800 litrów miesięcznie. Tak, 60 litrów na sztukę? Źle mówię, 60 litrów na całą grupę dziennie. Dobrze. Siano w pierwszej grupie, raz nie miałem siano kiszonki podstawionej pod oborą, to już rzuciłem im tego siana zwykłego z 8 kg, może tam w te drabinki wepchałem dla grupy pierwszej. Grupa druga nie dostała siana i grupa trzecia zjadła może ze 100 kg, myślę, że coś koło tego. Siano kiszonka, cena rynkowa, oczywiście tutaj wszystko macie siano około 280 zł za tonę z tego co patrzę na OLX siano kiszonka 225 zł za tonę grupa pierwsza zjadła 260 kg co dało koszt całkowity 58,50 zł grupa druga dosyć fajnie tą siano kiszonkę je bo w grupie pierwszej to praktycznie wyciągają pod nogi sporą część i idzie w gnój niestety w grupie drugiej za to fajnie tą siano kiszonkę jedzą zjadły 390 kg co dało koszt niecałych 88 zł, no i w grupie trzeciej jeszcze siano kiszonki nie podaje: kiszonka z kukurydzy e, około 150 zł za tonę trzeba liczyć. Grupa pierwsza zjadła niecałe 2 tony 400 kg, e, dało nam to 350 zł kosztu całkowitego. E, grupa druga zjadła 2 tony 775 kg, co dało koszt 416 zł. Grupa trzecia zaczęła pomału zjadać tą kiszonkę z kukurydzy. Zaczynam ich tak skromnie karmić, bo przez cały miesiąc zaledwie 120 kg, co dało koszt 18 zł Wysłodki, patrząc tutaj w dolnośląskim na ceny no to wychodzi około 30 zł za tonę, tak się oferują, myślę, że. Można dorwać taniej, można dorwać w innej cenie, już bezpośrednio dogadując się z rolnikami. Ja na te aukcje, które znalazłem w internecie, przyjąłem cenę 30 zł za tonę. Tak więc grupa pierwsza niecałą tonę zjadła, więc 29 zł, grupa druga 800 kg i w grupie trzeciej jeszcze nie podaje. Oczywiście, tutaj ceny na sztukę też są liczone. Wszystko możecie sobie na bieżąco teraz sprawdzać. Te tabelki, które pokazuję, będą wrzucone też na mojego facebooka. Link znajduje się w opisie filmu. Śruta zbożowa po cenach rynkowych wychodzi nam 875 zł. Grupa pierwsza, jak i druga zjadły po 360 kg co dało taki sam koszt 315 zł. Grupa trzecia w miesiącu listopadzie jeszcze śruty zbożowej nie jadła. Miała cejotkę. Słoma około 150 zł za tonę. Grupa pierwsza zużyła nieco ponad 500 kg. Grupa druga tak samo, więc cena podobna, niecałe 80 zł. W grupie trzeciej wyszło około 240 kg, co dało nam 36 zł. W grupie pierwszej i drugiej wliczyłem w koszt słomy też słomę owsianą, którą im skarmiam. Lizawki w grupie drugiej wrzuciłem jedną kostkę, więc 10 zł. Pozostałe jeszcze mają, a w grupie trzeciej nie podaje jeszcze lizałek. Tak więc, według cen rynkowych, w grupie pierwszej wyszło nam 875 zł kosztu całkowitego, czyli 218 zł na sztukę. W grupie drugiej 974 zł, czyli 162 zł na sztukę. I grupa trzecia. 1342 zł 81 groszy, czyli 223 zł i 80 groszy na sztukę według cen rynkowych. Teraz policzmy to według kosztów własnych w listopadzie. Pierwsza część tabeli bez zmian, ponieważ no wiadomo, koszty są takie same w obydwu przypadkach własnych i rynkowych. Natomiast to co produkujemy sami w gospodarstwie, więc siano około 142 zł/tona. Więc w grupie pierwszej wyszło nas złoty 14 zł na całą grupę. W grupie trzeciej 14 ,20 zł 20 groszy. siano kiszonka wyszło nas 35 zł za grupę pierwszą, 52 zł grupa druga, grupa trzecia 0. Kiszonka z kukurydzy 113 zł. W grupie pierwszej 133 zł w grupie drugiej i niecałe 6 zł w grupie trzeciej. Wysłodki i właśnie tutaj nie przyszła mi jeszcze faktura, nie przyszło mi rozliczenie z cukrowni. Oczywiście przyszły rozliczenia co do transportów, czyli ile buraków od nas wyjechało, ile wysłodek przyjechało, ile wapna przyjechało, ale jeszcze nie wiemy, ile to kosztowało tak naprawdę i ile na tych burakach w tym roku zarobiliśmy. Więc nadal czekam, myślę, że w grudniu to wpłynie, bo mają 30 dni chyba od momentu dostawy, tak więc podejrzewam, że w grudniu ta faktura powinna wpłynąć. Tak więc tak naprawdę w tym miesiącu koszty własne stoją pod takim zapytania, i za miesiąc, kiedy będziemy robić koszty za grudzień, to na samym początku filmu wrzucę aktualizację tego, czyli już tą tabelkę z tymi wysłodkami. Tak więc na razie przejrzyjmy to, jak to wygląda śruta zbożowa 202 zł w grupie pierwszej, tak samo w grupie drugiej, słoma 30 zł w grupie pierwszej drugiej, 14 zł w grupie trzeciej. No i zaweczka 10 zł w grupie drugiej. Tak więc nie podliczając wysłodków wychodzi 420 zł w grupie pierwszej, no ale to jeszcze dojdą te wysłodki, nie wiem ile tak naprawdę jeszcze to będzie. Więc te wszystkie trzy koszty tak naprawdę na razie możemy sobie pominąć. Tak jak mówię, za miesiąc na samym początku filmu zaktualizuję to i będziemy widzieć, jakie były koszty własne. No i według cen rynkowych od początku opasły nas kosztowało. No i tu właśnie te cztery sztuki w pierwszej grupie znacznie zmienią koszty. Tutaj masa tych cyferek, jak to wyglądało od początku. Tak więc. Niecałe 15 tysięcy złotych już wywaliliśmy, licząc po cenach rynkowych na grupę pierwszą, co daje niecałe 3700 złotych. Także nie wiem ile na tych bykach musiałbym dostać, jakbym musiał na nich zarobić, żeby na nich właśnie zarobić, żeby coś wyszło na plus. No, zobaczymy jak to będzie. Mówię, takie wypadki się zdarzają, to nie ma, nie ma co się tutaj załamywać, roztrząsać tematu, tylko trzeba działać dalej. Zobaczymy, po jakiej cenie uda nam się je sprzedać. Grupa druga, i tutaj już zaczyna to wyglądać jakoś lepiej niecałe 13 tysięcy kosztów ogólnych od początku opasu, czyli przez te 7 czy 8 miesięcy, i wychodzi 2150 zł na sztukę. Nas na razie kosztuje. Grupa trzecia 10 tysięcy zł na razie na wszystkie 6 sztuk wydaliśmy, czyli 1670 zł na sztukę średnio wychodzi. No i według kosztów własnych, tutaj mamy też znowu z tym pominięciem wysłodków, tak więc na razie na to nie patrzmy, ale już widać że są różnice po kosztach własnych, zdecydowanie mniejsze kwoty wychodzą. No i tak powinno wychodzić. Dziwne by było, gdyby wyszły wyższe. Tutaj nasze porównanie listopad 2020 yy, według ceny rynkowej i kosztów własnego. No wyszło na razie różnica 113 zł na sztuce, no ale jeszcze te wysłodki nieszczęsne, tak więc na razie na to nie patrzmy. Taki trochę nieprzygotowany jestem ale cukrownia zrobiła nas w bambuko. No i tu już widać, że robią się. Różnice. W grupie trzeciej na razie różnicy za bardzo nie ma, no bo wiadomo, one jadą na paszy kupnej na razie, więc w jednym i w drugim przypadku kosztuje nas wszystko praktycznie tak samo. No, i wykresik, jak wyglądały pierwszy miesiąc w poszczególnej grupie, koszty na jedną sztukę, gdzie kupowane były te cielaki, więc widać, że w pierwszej grupie, w pierwszym miesiącu koszt był najwyższy. Natomiast e, miesiąc drugi najdroższy był dla grupy trzeciej. E, pomimo, że w grupie drugiej i trzeciej jest po 6 sztuk, to grupa druga była wprowadzona od razu tam z tyłu Podwiatka, grupa trzecia do obory i 60 zł. wyszło już różnicy Tak więc takie dane też mamy. No i na koniec e, jedna z ciekawszych rzeczy w tym filmie czyli nasza gierka granie w typowanie. Runda pierwsza oczywiście. E, Trzy miejsca punktowane, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, taka zabawa. Tych rund będzie, nie wiem, może ze 20, może ze 24. Zobaczymy, czy będą wytrwali ludzie, którzy będą co odcinek typować. Także pytanie w pierwszej rundzie brzmiało, ile będzie wynosić całkowity koszt opasu trzeciej grupy w listopadzie w oparciu o ceny rynkowe. Prawidłowa odpowiedź to 1342 zł. i 81 groszy. Miejsce trzecie zajął XDek XD odpowiedział, że 1050 zł. pomylił się o niecałe 300 zł. Drugie miejsce zajął Gucio, zdobywa 3 punkty, odpowiedział, że 1150, więc pomylił się o niecałe 200 zł. I pierwsze miejsce zajął Damian, odpowiedział, że 1250 pomylił się o 92 zł. i 81 groszy. Także tak to wygląda. Klasyfikacja generalna, też takie coś mamy. Tutaj miejsca jeszcze nie punktowane. Pyk, pyk, tak samo jak na poprzednim slajdzie. Tak wygląda punktacja. No i osoby, które teraz zdobyły punkty, niech dobrze typują w następnych grach, żeby zdobyć tych punktów więcej, żeby na koniec naszej gry nie okazało się, że będzie 15 osób z 5 punktami. I, I tak to będzie wyglądać: 15 pierwszych miejsc. Także liczę, że, że będziecie dobrze strzelać. Dobra. I pytanie na kolejny miesiąc: macie czas przez cały grudzień. Ile kilogramów wysłodków zjedzą byki z wszystkich trzech grup biorących udział w naszym doświadczeniu przez cały grudzień? Także do końca roku jest czas na odpowiedź. Tymczasem ja dziękuję za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnym. Do zobaczenia, na razie cześć.